Harry nie pozostawił ojcu wyboru. Przeszywająco smutne, co musi zrobić Karol. Brytyjska rodzina królewska od lat fascynuje i wzbudza ogromne emocje w ludziach na całym świecie. Od kilku lat jednak zainteresowanie członkami monarchii wynika głównie z niekończącego się konfliktu pomiędzy zapasowym następcą tronu a jego rodziną. Książę Harry i książę William nie rozmawiają ze sobą, a media zaczynają wróżyć młodszemu z książąt wydziedziczenie. Co mówi król Karol? Konflikt w rodzinie królewskiej. Nie jest tajemnicą, że w rodzinie królewskiej Wielkiej Brytanii nie dzieje się w ostatnich latach najlepiej. Pechowa passa zaczęła się dla royalsów od czasu ogłoszenia zaręczyn księcia Harry'ego z amerykańską aktorką Meghan Markle. Decyzja młodszego z synów księżnej Diany wywołała ogromny publiczny sprzeciw, wiążący się głównie z mieszanym rasowym pochodzeniem gwiazdy, ale również faktem, że wywodziła się ona z ludu. Niezadowolenie nie dotyczyło jedynie poddanych monarchii, ale również członków rodziny. Po miesiącach spekulacji i plotek para ostatecznie stanęła na ślubnym kobiercu z błogosławieństwem królowej Elżbiety i nikt nie podejrzewał, że ta chwila będzie początkiem prawdziwego rozłamu w szeregach pałacu Buckingham. Niestety, nieszczęścia zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu. Książę Andrzej, brat króla Karola, został oskarżony o pedofilię, Meghan i książę Harry zrezygnowali z tytułów, by wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a ich kontakt z rodziną nie jest obecnie nawet poprawny. Nie obyło się również bez chorób, księżna Kate i król Karol wciąż walczą z nowotworami. Monarchia poniosła też dwa potężne ciosy w postaci śmierci księcia Filipa i królowej Elżbiety II, której odejście wyznaczyło koniec pewnego rozdziału w historii świata. Wydawać by się mogło, że to wydarzenie, połączone z kilkoma pomniejszymi skandalami i martwymi członkami najbliższej rodziny, zdoła załatać przepaść między Harrym a jego rodziną. Niestety, nic bardziej mylnego. Książę Harry i książę William nie rozmawiają ze sobą. Relacje między księciem Harrym a księciem Williamem nie są najlepsze. Od początku ością niezgody była między nimi Meghan, a z czasem problematyczne stawało się prawie wszystko. W swojej biografii Spare książę Harry rozwodził się o problemach rodziny królewskiej, konfliktach z bratem oraz sposobie, w jaki najbliżsi traktowali jego ukochaną, co tylko zaostrzyło i tak marną już sytuację. Później było jedynie gorzej. Niedawno sytuację zaognił wywiad, w którym młodszy z braci ponownie poruszył temat ostatnich lat życia ich matki, księżnej Diany, tragicznie zmarłej. Harry twierdził, że Diana nie była przesadnie podejrzliwa wobec mediów, jak często przedstawiano ją w prasie. Jego wypowiedź miała wywołać ostrą reakcję ze strony starszego brata. William jest wściekły, że Harry po raz kolejny o tym wspomina. Ma dość tego, że Sussexowie zarabiają na śmierci księżnej Diany. Doszedł do momentu, w którym na dobre umywa ręce od Harry'ego. Nie poznaje już swojego brata, zdradza informator magazynu New Idea. Wygląda na to, że nie tylko książę William ma dość zachowania młodszego z synów króla. Sam ojciec także zaczyna mieć tego powyżej uszu, jeśli wierzyć informatorom. Król Karol wydziedziczy księcia Harry'ego? Szanse na to, że Harry zostanie na lodzie, są niepokojąco duże według osoby z bliskiego otoczenia rodziny królewskiej. Na ten moment wygląda na to, że książę nie dostanie żadnych pieniędzy po śmierci ojca, a niektórzy członkowie starszyzny namawiają króla, by zupełnie wykluczył syna z testamentu. Jak twierdzi źródło magazynu Closer, sytuacja między ojcem a synem robi się coraz bardziej napięta.
Przepaść między nimi jest ogromna, ale wykluczenie Harry'ego z testamentu będzie ostatnim gwoździem do trumny, jeśli chodzi o możliwości pojednania. W rodzinie jest dużo gniewu, a lista ludzi, którzy są gotowi wybaczyć mu, Harry'emu, przewinienia jest krótka. Ten gniew i brak wybaczenia sprawiają, że członkowie rodziny królewskiej żądają od króla poprawienia ostatniej woli, którą spisał lata temu. Karol załatwił sprawy związane z testamentem dekady temu, ale niektórzy członkowie rodziny oraz dworu domagają się, by zaktualizował dokument i usunął z niego Harry'ego. Uważają, że czas, by papier odzwierciedlił stres i presję, jakie książę odcisnął na swoim ojcu oraz całej rodzinie. Myślicie, że faktycznie do tego dojdzie?